Cześć, witajcie na kanale Baw się ze mną zabawki dla dzieci. W tym filmiku wypróbuję razem z Wami zestaw Art & Fun. To jest zestaw do ciastoliny wyprodukowany przez firmę Simba i będziemy robić razem lody z ciastoliny, właśnie z tej masy. To jest troszeczkę inna masa niż Play-Doh. Play-Doh jest wyprodukowany przez firmę Hasbro. Też różni się troszkę w konsystencji. To jest pierwszy raz, kiedy cokolwiek robię z tą ciastoliną Simby. I rzeczywiście jest nieco inna konsystencja tej masy plastycznej. Troszkę inny zapach, aczkolwiek ten zapach przypomina mi Play-Doh Plus. Niezwykłe Play-Doh, ale Play-Doh Plus właśnie ma taki zapach bardzo słodki, ciasteczkowy, ale najlepiej, żeby dzieci jednak nie konsumowały tej masy. I teraz wkładam do wyciskarki, wybieram sobie kształt, wybiorę te cztery niteczki, chyba powinny wyjść niteczki z tego. I to będą lody spaghetti, żółte lody, możemy sobie wyobrazić, że to są lody cytrynowe. I jeszcze na dół wkładam właśnie pojemniczek. Jakoś tak idealnie to nie wyszło, trzeba pomóc sobie ręką. Nie wiem, czy widzieliście, w czasie wyciskania bokami wyszło bardzo dużo masy, bardzo dużo ciastoliny, nie wiem czemu. Najwyraźniej jest to nie do końca szczelne, albo nie działa tak, jak powinno. Dorobiłam jeszcze troszeczkę niteczek. To są lody spaghetti i brakuje jeszcze nam dekoracji. Wymyśliłam, że udekoruję moje lody wafelkiem. Żeby zrobić wafelek, potrzebuję brązowej ciastoliny. Brązową ciastolinę zrobię mieszając niebieski. Razem z żółtym. I to jest zielony, a do zielonego, kiedy dodam czerwonego, to jest bardzo kontrastujące zestawienie, to powinnam otrzymać brązowy. I ten brązowy, jak widzicie, jest czekoladowy. Gdybym dała więcej żółtego, może byłby jaśniejszy, a teraz mam czekoladowy brązowy, trudno będę mieć czekoladowego wafelka. To jest wafelek, który bardziej wygląda jak czekolada niż wafelek. Mogę sobie wyobrazić, że to jest wafelek kakaowy. Bardzo ładnie wygląda w moich lodach spaghetti. I jeszcze parę innych ozdób by się przydało. Na przykład zrobię czerwonego arbuza. To jest czerwony arbuz. Albo tak sobie wyobrażam, to jest czerwony arbuz, a to jest posypka. To może być posypka, na przykład mogą być jagody. Albo po prostu niebieska posypka. I gotowe. Pierwsze lody gotowe, a zaraz przygotuję dla Was drugi deser. Teraz biorę szablon i wybieram ten kształt, taki jak gdyby księżyc. Do tego wafelek i biała masa, biała ciastolina, to będą lody śmietankowe. Takie tak zwane, nie wiem, czy to się nazywa lody włoskie, może lody amerykańskie. Lody kręcone. Tutaj również musiałam sobie pomóc trochę palcami. I jeszcze truskawka, będzie czerwona truskawka jako dekoracja. I wafelek, tak jak ostatnim razem. Wafelek będzie z tej samej ciastoliny brązowej. I to są lody śmietankowo-truskawkowe z wafelkiem. I jeszcze postanowiłam zrobić ciasteczko. Wykorzystam tą foremkę, która trochę wygląda jak foremka do pomarańczki.
to będzie ciasteczko trochę jak Oreo, czyli coś w rodzaju markizy, złożone ze spodu, z góry i z nadzienia. To jest nadzienie jagodowo-śmietankowe, tak przynajmniej sobie to wyobrażam. I gotowe ciasteczko. Mam nadzieję, że moje pomysły kulinarne się Wam podobały. Zachęcam Was, a właściwie cukiernicze, zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału. Zapraszam Was również do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!